Siema, siema, witam na moim kanale, gramy w LEGO City Undercover. Jak pamiętacie, jesteśmy w tej kopalni dziwnej i ja się tu zawiesiłem w poprzednim, na koniec poprzedniego odcinka, ale znalazłem rozwiązanie. Safe przecież otwiera włamywacz, nie pomyślałem, tam było trzeba użyć stetoskopu i oczywiście to jest włamywacz. Safe otworzyłem i znalazłem dyktafon w środku. Fletcher's log 3011. I've been... Who's that? Get him! I'll hide his recorder, boss. They've got Stinky, but I might still be able to catch up with them. No i to tyle w temacie. Long time no see, Kane. Rex Fury! Looking for someone? What's that? Leave him. There's nothing he can do. My guy says he's found someone to steal us a nice new truck. Courtesy of the LEGO City PD. Oh, turn that noise off! Ow! Did an ice cream truck hit me? It looks that way, but no. You got beat up, Chase. Good thing Dunby sent me up here. Duke, ow. I was looking for a miner. But Rex got to him first. Try not to speak. Natalia, you came here for me? No. He'll be fine. Then why? I was in the area. Her daddy's gone missing. What? Don't worry, Natalia. I'll find him. I'll find him. Without you. I never should have testified against Rex Fury. If Rex has got her daddy, and you're planning on rescuing him, then you're gonna need to learn how to defend yourself. Go see this guy. He knows kung fu. Będziemy się uczyć kung fu. Komu bije dzwon? Takie osiągnięcie. Odblokowaliśmy. No widzicie, koniec rozdziału był na samym początku. Jest na samym początku filmu, chociaż powinien być na końcu tamtego. Jeszcze zapominam, która postać do czego służy, także sorki. Trochę będę lamił na pewno, jak zwykle. Ale i tak zabawa jest całkiem niezła. Narodowy Park Dzwonkowy. Rozdział czwarty. Kiedy robi się ciężko? Przebierzmy się w policjanta, żebyśmy jakoś tak profesjonalnie wyglądali. What did you find out at the mine? That I'm lousy at fighting. Huh? Rex was there. He grabbed Stinky before I could find him and then knocked me out. So what are you gonna do? Get some training at the local dojo to make sure that he can't do that again. Okay, and I'm gonna give Frank another call. I bet he's lost his phone. Naucz się od samobrony od Barego w świętym dojo. Tam już jest misja do powtórzenia. Jak wiecie, można, do czego nauczyliśmy się wcześniej, to to, że można wrócić z powrotem. A teraz co robimy? Teraz powinniśmy się udać chyba drogą. O, podpieprzymy ten. Przepraszam za wyrażenie. Pożyczymy sobie kampera. No i jedziemy. Szkoda, że rowerka jest sobie z góry nie można wziąć, chociaż kto wie. Oj. Czy się przy... Tu jaki wóz. Do tego przesiadka. O, tu już. Patrzcie. Siup. Brakuje mostu do świątyni. Zbierz wystarczająco dużo, żeby wybudować most. Nie powiem wam, że co, skąd mamy tyle klocków wziąć. Podałoby właśnie włączyć skaner, tak jak tam było napisane. Nie chcę wskakiwać. Włączyć skaner, zobaczyć gdzie są klocki. O, tu.
Gdzieś rzut beretem. No, jest jeden. Centralnie przed nami. No, dają 1000. No, to powiem wam, że niedużo. Niedużo. Teraz trzeba po prostu farmić. A jeszcze zobaczymy, jak wygląda mapa. Co tu ciekawego możemy dostać? Tu możemy pojechać do tego miasta, tu nie byliśmy jeszcze. Ogólnie byliśmy tutaj na dole. Tu jest komisariat. To co to jest? Punkt wezwania. Aha, tak, tu postawiliśmy punkt wezwania, oczywiście. Nie wiem, przejdźmy się do tego miasta tutaj. Zobaczymy. Tak, musimy zdobyć sporo tych klocków. O, samochód nam ktoś ukradł. Pusto. Poproszę auto. Idziemy do tego miasta, zobaczymy, gdzie tutaj są jakieś klocki. Może w tym odcinku uda nam się ogarnąć. A nie, tu jest zamknięte. Nie możemy tutaj pojechać, widzicie? Mosty są zwodzone, czyli pewnie dopiero się otworzy w odpowiednim momencie. To ja myślę, że ja... A, mi tu wszyscy zawracają. Ja myślę, że ja sfarmię te klocki w międzyczasie i pojawię się dopiero jak już będę miał ogarnięte. Ejka, jestem z powrotem. Trochę mi zajęło zebranie tych klocków. Odwiedziłem tu parę miejsc w tym mieście. Nie jest takie proste. Ale nic, udało się. Udało się zebrać 30 tysięcy. Jedziemy teraz zbudować ten most do tego dziwnego klasztoru. Przy okazji udało mi się jakieś odkryć dwie postacie. Ustawiłem sobie, że monety teraz liczę razy dwa, także będzie trochę więcej. Jak uciekają. No sorry, ale tu jest najwięcej monetek, także najbardziej się opłaca tędy jechać. Jest parę rzeczy, których w ogóle mi się nie udało tworzyć. Myślę, że trzeba odpowiednich postaci do tego. Ale nie wiem. Zobaczymy, jak dalej fabułę pociągniemy. Myślę, że będzie trzeba częściej tak właśnie przerywać i farmić i dopiero grać dalej. Oj. Co to, jak ja to jeżdżę? Powiem wam, że zajęło mi to... U was to była chwila, a mnie to zajęło jakieś dobre 15 minut. Ale okej, okay. Mamy klocki już, jak widzicie. 33 tysiące nawet. Teraz byle dojechać do tej miejscówki, to można coś wybudować. Byle dojechać do tej miejscówki. Zobaczymy, co tam się będzie działo dalej. Chyba zrobiłem mały korek. Jednocześnie zepsułem samochodu w policji trochę. Już jesteśmy prawie na miejscu, to było tutaj niedaleko. Litera. I siup. Wycofajmy się, bo tutaj będzie budował konstrukcję. A nie, sorry, to nie tu. To tu obok. Tutaj obok. No to co, no to most spokoju mamy wybudować, proszę bardzo. Idealnie mamy rozmowę. Trzecia super konstrukcja zbudowana, złotego klocka dostaliśmy. Zapisywanie, no i co? Biegniemy tam. Patrzcie, ile dobra.
ale nie dużo zdążyliśmy złapać. Tutaj za to postać jest kolejna. Karateka. Co, mamy iść tam? Na górę obstawiam. Rzućmy okiem, czy tu nie ma jakiegoś ukrytego klocka. O właśnie. Trzeba pamiętać o szukaniu tych klocków. Przyda się to. Przyda się to na później na pewno. Jak tam mam wejść? Tu jest zaczep. Udało się. Udało się zdobyć. Weźmiemy tutaj sobie stąd ze środka. A jeszcze zrzućmy okiem właśnie, jak już tu jesteśmy, to rzućmy okiem tam na dół. Czy nie ma jakiegoś klocka? Nie, tu już nic nie ma. Tam są, ale to jest gdzieś daleko. Dobra, na razie sobie odpuśćmy. Zobaczę, jaki tu widok jest stąd. Tu jest jakieś zejście po linie. Na drugą stronę. Oj, nie, ja nie chciałem. A chociaż w sumie. Może i dobrze. Tyle tylko, że teraz niestety musimy tam z powrotem podejść. Gdzie za to? Nie będziemy szli na piechotę. O, a tu nie byliśmy w ogóle. Kurde, tyle miejsca jest do odwiedzenia. No nic, ale mieliśmy fabułę do przodu pociągnąć, a nie... jeździć. Po okolicy. Wiem, że będę musiał sobie... O, tu tak samo... O, jest klocek. Tutaj też czegoś brakuje, ale nie będziemy tego na razie budować. Muszę sobie siąść poza odcinkiem i po prostu pofarmić trochę tutaj, na to wygląda, poodblokowywać jakieś dodatkowe rzeczy. Po schodach się nie da wjechać. Niestety trzeba na piechotę. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Zadanie specjalne numer 4. Łup, fu. Barry Smith. 24-hour plumber and kung fu guru. Unblocking pipes and chakras since 1987. Huh. It's worth a try. I need to get that open. Dobra, musimy to otworzyć. Naucz się kung fu. Prosto i jasno. Zobaczymy. Zabawka z przesuwaniem kulki. Dobra. Stryk, udało się. Co to nam się otworzyło? Z tym mamy sobie pójść gdzieś. Dobra, podejdźmy, zobaczmy. Wystrzeliłem sztuczny ogień. Może tak trzeba, może nie. O, może na pewno. Dostaliśmy dużego klocka. Myślę, że tutaj trzeba coś zbudować. No to górnikiem najlepiej być. Dobra, poniszczmy wszystko. Co
sorry, że musimy zburzyć wszystko, ale kto wie, co tu jest ukryte pod spodem. Przydałoby się zebrać jak najwięcej kamyków. Czy dokładnie rzecz biorąc, klocków. Bo chyba coś na środku będzie trzeba wybudować. Ale i zaraz do tego dojdziemy. O, tu mamy coś do zbudowania. Stoi jakiś gadżet. Okej, jeden załatwiliśmy. Jest gong. To jest coś. Spróbujmy w gong uderzyć. Nie da się. Jest drabina. Co tu jeszcze jest? Tutaj pochodnie trzeba dostać. Ale zepsuliśmy wszystko. These tortoise martial arts are way easier than the regular ones. Nie mamy pochodni, musimy znaleźć pochodnie. Tutaj jest drugi gadżet. Another hat stand. And yet no one is wearing a hat. Tera. Maszynka do tego już jest załatwiona. Tutaj nic nie ma. Tutaj też się nic nie da. Tam na pewno na dach będzie jakoś można wejść. Zgonimy się za tą pochodnią. Smoka. 40 tysięcy jeszcze trzeba. Powiem wam, że raczej tu nie będzie się dało wyjść gdzieś. Czyli jesteśmy na zamkniętym terenie. O, to coś jest. Albo... A, już wiem. Oj, trzeba wskoczyć tam na górę. Pewnie będzie trzeba. Da się od razu na tym drugim, da się. A, bo tu jest beczka, to dynamit będzie potrzebny. Mi się wydaje. Żeby tam się wspiąć. To jest chyba za wysoka, żeby tam trafić. Nie da się. Czyli coś przegapiamy. Coś wam powiem, że przegapiamy. Tu jest jeszcze jakiś koleś. O, właśnie mamy. I tutaj mamy tropa. Ten już jest. Co udało nam się odkryć? Drugą. Drugi sztuczny ogień, czy cokolwiek to jest. O, i spadł nam dynamit, który użyjemy do tej beczki tam. Spoko. O, i klocek oczywiście, nie zapomniałem o klocku. 27. No i wszystkie 4 jak wykonamy, to wtedy będzie można zbudować smoka. Idziemy zanieść dynamit do tej beczki. Zsuniemy się. Ok.
Okej, okay, teraz już możemy. Możemy, aha, bokiem przejść, dobra, spadliśmy, okej, okay, jeszcze raz, sorry. Ja w ogóle zdziwiony, że da się tędy przejść. Zrzucimy sobie drabinę. I jesteśmy na pierwszej kondygnacji, znaczy jesteśmy na dachu. Dachu spaść raczej się nie da. I tak to wygląda, już się nie dało. Bohater Lego. O, wbiliśmy level. Znaczy level. Wbiliśmy limit tych pieniążków, które są tutaj na ten poziom. 40 tysięcy było... Nie, przepraszam. Nie wiem, ile tam było trzeba dokładnie osiągnąć. Dobra, zniszczyliśmy jedne schody. I zniszczyliśmy drugie. A jest pochodnia. Nie rozumiem. Teraz mam pochodź, dokładnie. Jedna. When I get out of here, I'm gonna complain to the manufacturers of these torches. They last like 10 seconds. Otóż to dobrze gada. Sobie wszystko zniszczymy, żebyśmy mieli prostą drogę. Biegniemy dalej. To już podpaliliśmy, to teraz to. I teraz. O, jest trzeci. Uff, close. That torch only just burnt long enough for me to get here. Jest trzeci. Firework. Mamy 37 klocków. 37 tysięcy, przepraszam. Dobra, jeszcze musimy podpalić pozostałe pochodnie. Kolejny raz. Teraz biegniemy tu na dół. Hm. No tu dostaliśmy mistrza karate. I teraz nie musieliśmy tego robić. Ale skoro już się dało, to dlaczego nie? Jeszcze jedno gdzieś tam pochodnie. Musimy odpalić. Takie trochę łamigłówkowate. Logiczne. Jeszcze tego stworka trzeba będzie zabić. A tu są dwie. No i ona się zużyje zanim dobiegnie do drugiej. A nie, udało się. Jest czwarta. I teraz, czyli to będzie już końcówka. Jeszcze zobaczę, czy tu nie ma czegoś ciekawego. Rozwalimy to. O właśnie, tu jeszcze coś można zbudować. Jest trzeci. Were all the hats stolen? No, wait! These are wooden practice dummies for karate. Dostaliśmy część odznaki. You idiot, Chase. Don't go too fast. I siup. Mamy czwartego klocka.
czyli już zdobyliśmy 40 tysięcy. A ja jeszcze zanim tam wejdziemy, chcę coś innego sprawdzić, co jest na tym dachu po drugiej stronie, bo jeszcze tam nie byliśmy, tu. Poza tym, że jest dużo klocków. Tak już limit osiągnęliśmy. A tu można było sobie zrobić drabinę, żeby było prościej. Rozumiem, czyli nic tu już ciekawego nie ma. Tam jest jeszcze fioletowy. Fioletowy dużo dają. I teraz budujemy smoka. No i po rzeźbie. Ale za to jest kluczek do drzwi. Yowzers! And I thought Dunby had bad breath. Spoko. Czyli mieliśmy otworzyć drzwi, no i otworzymy drzwi. None of these guys look like a Barry to me. Maybe there's a bell I have to ring for service. Co mamy z nimi zrobić? Tutaj wszystko jest blokowane. Standardowe, niszczenie wszystkiego dookoła. Cokolwiek ogarniemy. Myślę, że trzeba wziąć berło. That's even better than a bell. Nie berło, tylko to jest. O, do bicia w gong. I'm here to see Be- Shh! Have a listen to this. Welcome to learn kung fu while you sleep. Relax. You are now completely relaxed. I know kung fu. Show me. And plumbing. Zostaliśmy nakatowani delikatnie. Maybe I should start you off against a few of my students. Look deep within yourself to find your hidden potential, and you will triumph over your enemies. What also helps is throwing them around. Let's see what you can do, Chase. Oh, that's gonna come up nasty tomorrow. Not bad. Let's try upping the odds. Come on. No, jeszcze jedna. Udało się wszystkie trzech. Będzie jakieś trudniejsze. Empty your mind, as you would a radiator before replacing it. Trzeba zablokować, jak wróg uderza. Movements must flow like water through the copper pipes of your intent. Dało się jednego. Dało się drugiego. No. A journey of 10,000 miles starts with a single phone call. I udało się trzeciego. I hope you're good at arm wrestling. If a tree falls in a forest and lands on you, does it hurt? Yes, a lot. It really, really hurts. Not bad. Oh, bruv, you're ruthless. Oh, he's gonna be walking funny tomorrow.
Widzisz? O, właśnie w ten sposób. Try throwing them into each other. Ouch. Ah well, you knew the risks when you joined the dojo. Ouch. That's more like it. Drugi poleciał. Jeszcze raz. Jeszcze chcesz? Nie. Który jeszcze chce? Ten. When fighting, your mind must be relaxed. Relaxed. Did you leave the oven on? It doesn't matter. It's electric. Jeszcze jeden. I poleciał też. Może się to przydać w trakcie grania później. Jak już się tych chwytów nauczymy. Your body must be in peak physical condition. Like a boiler which is regularly serviced. Wojne psoty. Dostałem jakieś. Jakieś osiągnięcie? Ostatnia runda. Wszystkich? With you as a sign of your skill. I can't accept this, Barry. Why? Oh, hello. Leczę Barry'ego Smitha. Poziom ukończyliśmy. Jeden fragment oznaki policyjnej udało się zdobyć. Odblokowano mistrza karate. Tutaj 100% dostaliśmy. Chase McCain, dostaliśmy osiągnięcie dzięki temu. Złote klocki. No i cóż, no. Może w tym momencie skończmy. Albo jeszcze nie, jeszcze poczekajmy chwilę, zobaczmy co się stanie. Jaki jest następny, tytuł następnego rozdziału? Zaawansowaną walkę odblokowaliśmy. A, czyli wszystko zrobiliśmy. Hey, Chase, are you busy? Does this have something to do with your favor for Ellie? Yes! Funny story. I volunteered to pick up the department's new state-of-the-art police truck for its unveiling at the station this afternoon. And you've been hijacked by some criminals, right? Wow! How did you know? Wait, what number am I thinking of? I'll give you a clue. It's 6. The truck, Frank? Oh, yeah. Well, they drove it around for a while, but we've stopped now. Any idea where you are? When they were driving, I heard a really loud foghorn, so I think we went past the docks. Docks, uh-huh. Then I remember it feeling like we went over a train track. Train track, okay. And when we stopped, I looked out the window and saw Krabby Cove. You! I'll be right there. Where? No, mamy odzyskać skradzioną ciężarówkę i uratować Franka. Ale tym już zajmiemy się w następnym odcinku. Dzięki wszystkim za uwagę, za lajki, za komentarze i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.